Witajcie kochani ze spóźnionym filmem. Mam nadzieję, że mi ten jednodniowy poślizg wybaczycie. No niestety nie było światła, wyłączyli mi prąd, a było tak ciemno. Ja mówię, a poczekam. No i niestety nie doczekałam się, więc dzisiaj już póki mam światło, kręcę. Zaczynamy od tego, jak bierzemy wymiary, tak? Czyli projekt. Robimy projekt na tę naszą kamizelkę z kapturem. Ona to jest mój szkic. Ja tu sobie przytargałam taką bluzę. No to już jest stareńka bluza, taka dosyć mocno wypalona przez słońce. I ja z niej sobie biorę wymiary, przy czym będę też modyfikowała te wymiary, bo nie wszędzie one nam nie pasują. Są za duże, na przykład pod pachami jest za szeroko, tak? Będę. Jeżeli nie macie bluzy takiej z kieszenią, no to jest akurat dzielona bluza, a kieszeń będzie taka kangurka, będzie w całości, tak, nie będzie dzielona, no to możecie skorzystać z tego, co Wam tu podam, jeżeli będziecie miały podobne rozmiary do moich, nie? I tak, tutaj na dole ta bluza ma 70 cm, półobwód, tak? Czyli połowa tej bluzy to jest 70 cm. Ten ściągar jest za krótki, więc zrobię dłuższy. On tutaj ma 5 cm, ja z przodu zrobię na jakieś 9, a z tyłu zrobię na 12, czyli dużo dłuższy ściągacz. Kieszeń, sama kieszeń. Dla mnie jest ta kieszeń w wygodnym miejscu. Natomiast jest ona za niska, za płytka i ona ma teraz 4 cm i jeszcze 4 dodam, czyli podniosę to otwarcie 4 cm wyżej i co za tym idzie, ta kieszeń mi powędruje, góra kieszeni 4 cm wyżej, nie? Jak mówiłam, na dole jest 140 obwód. Musicie wziąć taki obwód, żeby to nie był za szeroka ta kamizelka, ale i nie za wąska, skoro ona ma służyć jako dodatkowe ocieplenie. To możecie ją zakładać na różne rzeczy pod spodem. No dla mnie to będzie taka bluza, wiecie, dodatkowa, tak, pod kurtkę, na jakiś sweter, taka warstwowa. Rzadko kiedy będę ją nosiła na jakąś bluzkę. Rzadko kiedy na wyjścia. Natomiast częściej właśnie do takich celów, więc muszę mieć ten zapas trochę większy niż normalnie. I tu pod pachami ta bluza też ma 140 w obwodzie, tak? Czy 70 cm. I to jest dla mnie stanowczo za dużo. Muszę zdjąć do obwodu piersi, czyli do 130 cm sobie odejmę. 10 cm z obwodu muszę sobie odjąć. No i jeszcze wysokości. Ta bluza ma wysokości 72 czy 4 cm, już nie pamiętam. Tak mi się to tutaj nie mieści. I ona będzie dłuższa z tyłu, krótsza z przodu i te ściągacze na dole pod kieszenią będą rozcięte, więc będę robiła w tej z powrotem do aż do momentu połączenia, a będę łączona na wysokości dziergania kieszeni. I tak, będzie mi się zgadzało, tak, podkrój pachy mi się zgadza, ale już szerokość ramion mi się nie zgadza, dlatego że ja mam, wyliczyłam sobie, żeby te ramiona były 26 cm, 3 cm szersze z jednej i z drugiej strony, w sumie na 52 cm chcę mieć te ramiona, tak, ale tu chcę mieć na tę szerokość, którą tu mam, więc za chwilę będę to wszystko rysowała. Tutaj podkrój pod szyją mi się jak najbardziej zgadza, więc ja sobie to później tak przeliczę na rzędy. I tą częścią górną będę się zajmowała później, jak będziemy dziergały tę część górną, a na razie sobie rozrysuję, żeby to było szybciej, tylko tę część dolną do pach. Czyli siadam i rysuję. Teraz przystępuję do projektowania. Ja sobie zrobię taki szybciusieńki szkic, żeby wiedzieć mniej więcej, o co mi chodzi. Potem to rozrysuję linijką dla tych pań, które będą chciały zobaczyć, jak ja to rysuję sobie w skali, tak? Czyli mam, zamysł jest taki, że ta kamizelka to będzie miała taki kształt. Taki kształt będzie miała. To jest przeskalowane, no ale to nic. Tak, tak, tak i tak.
I tu będzie oczywiście skos ramienia, i tu będzie skos ramienia, i tu będzie z przodu wykrój, z tyłu wykrój, i potem będzie kaptur. Tutaj będzie jeszcze szedł ściągacz. Będzie szedł ściągacz z przodu. Tu będą pęknięcia, tak, do tego momentu. Tu sobie zrobię na te 9 cm, tutaj jeszcze zrobię na 3. Dłuższy tylny ściągacz, po to, żeby mi pupę maksymalnie zakrył. Tu sobie rysuję oś symetrii. I tak. Tu mam szerokość tego 70 cm i szerokość pod pachami, jak Wam mówiłam, chcę mieć 65 cm. Bo chcę mieć 130, zejść 10 cm, uciec, bo to jest 10 z całego obwodu, czyli to obwód równa się 140, tu mam obwód 130, nie? Na biuście. Więc 10 cm uciekam, stąd te skosy od razu narysowane. Później mam podkrój pachy i ten podkrój pachy, no to chcę wyjść w tym momencie, w tym najwęższym momencie, bo ten podkrój pachy będzie tak formowany i później będzie dalej tak formowany. Tak właściwie będzie formowane, to w tym momencie ja muszę wyjść na 42 cm. To jest odległość u mnie pomiędzy pachami, jak ja wsadzę pod pachy ołówek od z jednej strony ołówek, z drugiej zmierzę z naddatkiem. Czyli to będzie tak, jakbym się po ciele od pachy do pachy zmierzyła. No to tu mi wychodzi teraz 42. Natomiast to na samej górze. Od końca do końca, to ja chcę mieć dużo szerzej niż mam ramiona, bo ramiona to praktycznie mi się tu kończą. I ja tu sobie wyliczyłam 52 cm, tak? To są takie moje te. Na jakiej wysokości będzie to? Zaraz. I teraz jeszcze kieszeń. Kieszeń będzie dwa razy wyższa niż w tej bluzie, którą Wam pokazywałam, czyli tu będzie miała 8 cm, później będzie skos, bo, szerokość będzie, też Wam powiem, 8 cm. Szerokość na dole, bo mi ta kieszeń bardzo odpowiada poza głębokością. Ona na dole jest na 40 cm, tu. 40 cm, a na górze ma 24, 24 i wysokość tego rozcięcia samego. No cała, albo całą wysokość Wam podam. Cała wysokość w tej chwili ma 20 cm. Ja to wszystko podniosę, czyli ona ma 24. Tu będzie wysokość też 24 cm. Wysokość kieszeni. I to jest takie, no tak, żebym wiedziała, gdzie co robić. Będę też oczywiście robiła zaszewki z przodu. No i zaszewki z przodu będę robiła od dołu do góry. Będę robiła 3 cm tutaj, 3 cm poniżej podkroju pachy. I będę je robiła tak, rzędami skróconymi, tak. Tak, do końca te rzędy skrócone. Więc linia zaszewki będzie skierowana do góry. Będą to rzędy skrócone, tego Wam nie będę pokazywała. Cała długość tego sweterka od samej góry do ściągacza kamizelki 70 cm. Ten ma 74 razem ze ściągaczem. 75, tu widzę 75. 70. Znaczy 5, ma też 70 i 5 ma ściągacz, to jest 70 plus na ściągę, długość ściągacza. Co ja tu jeszcze muszę wymierzyć? No właśnie, odległość do pachy. No i tu odległość do pachy to ja sobie mierzę po tym sweterku. Albo zmierzę ją sobie nie od pachy, tylko od ramienia w dół. I od ramienia w dół to będzie 22 cm. Tutaj od ramienia w dół, tu od ramienia, od tej dolnej części ramienia do dołu pachy 22 cm. I tu jeszcze na skos będzie około 4 cm na skos ramienia. Około.
No i to są takie moje wstępne i mnie to wystarcza, nie? Tu jeszcze sobie rozpisuję, w jakiej strefie muszę mieć te zaszewki, to znaczy one muszą mi się zmieścić w strefie szerszej od kieszeni. Nie, 65 odjąć 40, zostaje mi 25 cm. Czyli mi tutaj zostaje na zaszewki, na szerokość tych zaszewek, to jest dla mnie wiadomość po 12,5 cm. Dla mnie informacja, że ja w tym obszarze kieszeni mogę robić sobie dowolne wzory, jakie tylko mi się zamarzą, bo zaszewki robione rzędami skróconymi powodują zbicie wzoru w tym miejscu, tak? Więc tutaj to ja tylko ściągaczem mogę sobie lecieć na prosto. Ściągacz też, o, zaszewki mi nie zbiją. Te, które dotrwały do końca, rysujemy to teraz w skali i narysuję Wam po prostu dotąd, bo na razie nas to dotąd interesuje. To już jest właściwie wszystko, co mnie interesowało. No bo tu jeszcze sobie zmierzyłam, tutaj mam jeszcze raz tu zmierzę, jaki tutaj jest ten dekolt, 7 cm tu jest w tej chwili. 7 i tu jest 3. Wykrój, ale tą częścią będziemy się w następnej części filmu zajmować, znaczy w następnym odcinku. Dzisiaj, żeby już tak nie przynudzać, rysuję tylko dotąd, tak? Rozrysowuję sobie tę część, którą będę robiła teraz w pierwszej części tutorialu, czyli głównie ja będę Wam pokazywała tę część i jeszcze Wam powiem, jeżeli będziecie odejmowały oczka. Wszystkie te wymiary zamieniamy wedle próbki na rzędy i oczka. Przechodzę do rysowania w skali. Musiałam zapalić światło, bo jest tak ciemno. Naprawdę, jest godzina 13. Już ten film kręcę, nie widzę tutaj, widzicie, to wszystko widzicie, dobra. Ja sobie teraz przerysuję w skali, powiem Wam zasadę. W skali 1 do 5 każdy centymetr odpowiada 5 centymetrom rzeczywistości. Zaczynam od szerokości, tutaj to jest szerokość 140 cm, czyli 14 w skali i to jest moja linia odcięcia. Teraz sobie zaznaczam całą wysokość swetra, który ma mieć od linii odcięcia, bo tutaj niżej jest dopiero ściągacz, tak? Też 70 cm. Myk, myk. Na razie zaznaczam tylko kropeczki. Kropeczki. I jeszcze sobie robię oś symetrii. Dla mnie ta oś symetrii jest bardzo ważna, dlatego że ja tutaj wedle tej osi symetrii wszelkie będą wzory się rozchodziły w prawo i w lewo. I ta oś symetrii rozdziela mi też ściągacz. Ja się postaram takie znaleźć wzory, które będą mi ten ściągacz, no ściągacz, żeby ściągacz przechodził we wzory. Na temat niestety jeszcze nie opracowałam sobie tego, póki co jestem w fazie dziergania ściągacza. I teraz szybko sobie nanoszę wszelkie pozostałe rzeczy, które tu były ustalone. Kieszeń. Zaczynam od kieszeni, bo to nas będzie teraz interesowało. Ona ma mieć 40 cm na dole, czyli 8. Ta prosta część ma mieć 8 cm na wysokość, czyli 16 mm, a już to po kratkach sobie lecę. I cała wysokość kieszeni to było 24 cm, 4,8, no tak dodam 4,8. I tutaj kieszeń ma po 12, czyli 24 w sumie. 24 cm, 40, 24 to jest 4,8. To będzie po 14. I 8 i skos. To jest na razie, ja przerysowuję sobie w skali ten rysunek, który tutaj był, ten szkic, nie?
24. Teraz muszę sobie odmierzyć wysokość pachy, ale ja zanim dojdę do wysokości pachy, no nie mogę sobie to obliczyć. Cała wysokość jest 70, ale tutaj wyliczyłam, że 4,26 cm niżej dopiero się zaczyna pacha. 26 odjąć. Czy to jest 5 i 2. 5 i 2 to jest linia pachy, ale tutaj i na tej wysokości ja chcę, żeby ten sweterek był węższy. I on ma być węższy o z każdej strony o 2,5 cm, czyli praktycznie to on leci sobie tak. Sweterek leci sobie tak. Znaczy bluteny. Tu idzie ściągacz na te 9 cm. 9 i 12. No, czyli ta jedna część jest krótsza, druga jest dłuższa z tyłu. I to sobie zamieniam na rzędy. Ile to będzie? Ja to sobie gdzieś policzyłam. Dobra. To też sobie. 8 cm kieszeni, 8 cm. To się równa 20 rzędów. Ja to zamieniam na całość. Próbka moja wynosi 18 na 24 na drutach 4,5 druty. To mi wychodzi tam 19 z kawałkiem, więc zaokrąglam do pełnych, do 20 rzędów. I ten ściągacz może też sobie zrobię też na te 20 rzędów. To będzie jednakowa wysokość. 20 rzędów, ja póki co nie doszłam dotąd, więc 20 rzędów, a ten drugi niech będzie dłuższy, jeszcze jedną trzecią, 7, 6 rzędów więcej, 26 rzędów, to będzie wysokość tylnego ściągacza, dobra. Teraz wysokość tej kieszeni była 24 cm, czyli 58 rzędów, to jest 28, 24 cm, 24 cm. 58 rzędów, czyli ta wysokość skosu samego to jest różnica 58 odjąć 20, 38 rzędów. I w tych 38 rzędach ja będę musiała na kieszeni zgubić. Ile tych oczek ja będę musiała zgubić? No znowu sobie przeliczamy. Tu tych oczek jest 72 dla symetrii, 72 oczka to będzie te 40, około 40 cm, 72 oczka. A tutaj na górze mi wychodzi 44 oczka. Czyli różnica, jakby było 42, to byłaby 30, 28, czyli po 14. 28 oczek jest różnicy pomiędzy tą szerokością, a tą na pół. No leje, Boże. Leje? Nie wiem, tam jak mi urwało, zaczęło lać i się mi się bateria skończyła. Dobra, lecimy dalej. Przeliczyłam na rzędy to, przeliczyłam to na oczka, 14 oczek, 14 oczek. Muszę w 38 rzędach zgubić. No i to właściwie w tym momencie jest wszystko, bo dalej to ja będę sobie tutaj schodziła. Aha, jeszcze muszę ustalić szerokość, bo 3 cm przed pachą będę robiła, no to tak na oko narysuję, będę robiła zaszewki, bo na tej wysokości też już będzie pacha. Tutaj powiedzmy, że na pachę to ja sobie odejmę nie 10 oczek, tylko 8, czyli z każdej strony po 4 cm. Dlaczego? Dlatego, że zależy mi na tym, żeby ta pacha mi aż tak nie odstawała, tak, żeby nie była taka pogłębiona, żebym nie miała takiej dziury, jak w swetrach jest to, bo tutaj to jest kamizelka, więc praktycznie ta dziura może być minimalna. No to ja tu sobie napiszę, że to jest 4 cm na podkrój pachy na każdą połowę, czyli w sumie po 8 cm. 4 cm. I 3 cm poniżej zacznę robić zaszewkę na biust. Ta zaszewka będzie dziergana rzędami skróconymi, skracanymi, czyli coraz krótszymi, czyli w sumie sobie dodziergam
taki kawałek tej dzianiny idąc w górę, no i później te 4 centymetry, no to już będą te 3 centymetry na wysokość. W rzędach to będzie 7 rzędów, około 7 rzędów, 8 rzędów napiszę, że w 8 rzędach. I teraz na jaką szerokość rozstawić te punkty zawracania? Ja to piszę teraz, bo to zanim dojdziemy do pach, więc jeżeli któraś by z Was chciała robić, to może zrobić. Ja to robię na 5 cm zazwyczaj u siebie, a 5 cm to będzie 12 rzędów. 5 cm równa się 12 rzędów. Więc ja muszę tutaj zrobić sobie 6 punktów zawracania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to jest 6. punkt zawracania. Rozpiszę sobie i na jaką szerokość? No to musi być to szerokość mniejsza niż moja kieszeń z wzorem razem. Czyli powiedzmy, że ja tu sobie zaznaczam jeszcze taki pas, który wyjdzie mi poza kieszenie. Tak go cieniutko sobie zaznaczam. Wyjdzie poza kieszenie i tu mi zostanie 10 cm, czyli praktycznie na tych 10 cm równa się 18 oczek. 18 oczek. 18 oczek. Gdzieś na 6, to akurat co 3, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co 3 oczka rozstawię sobie już tutaj te markery do tej zaszewki. Ja czy to już też już sobie od razu policzam. Ja tu sobie policzam 12,5 cm, ale tutaj będzie na 10 cm, bo nie wystarczy 10 cm. No 10 cm to jest dużo, jeszcze do siebie przyłożę. 10 to jest dużo, to mi wystarczy na zaszewki. Znaczy na te rozstawienie punktów zawracania, bo zaszewka to będzie po całości. No i to by było na tyle. Teraz co do ilości włóczki Wam powiem. Jeżeli byście chciały robić na drutach numer 5, to zazwyczaj próbka na tych drutach powinna wyjść, niezależnie od tego, jaką włóczkę weźmiecie, ale taką, która jest przeznaczona na druty numer 5, czyli wełnianą włóczkę z włosem, która no, Wam się nie rozciągnie, nie za cienką też, tak? Taką, gdzie na etykiecie pisze, że przeznaczona na druty numer tam od 4 do 5, czy tam od 5 do 6, bo takie różne są tam. Gdzie piątka się mieści w tym zakresie, no to zazwyczaj taka próbka wynosi około 17 na 22. Ja mam na drutach 4,5 próbki 18 na 24, to by się zgadzało. I wedle dropsa, jakbyście tam sobie poszukały, wedle próbki waszej, nie? Czyli zakładając, że macie próbkę 17 na 22, wzory, jakie Drops proponuje, swetru z długim rękawem, nie golfów, nie żadnych takich udziwnionych, bez kieszeni, nie żadnych tunik, tylko swetrów. I tam szukacie swojego rozmiaru i na swój rozmiar macie, ile włóczki będziecie potrzebowały w motkach, które przeliczacie na metry odpowiednie dla danej włóczki. Czyli na przykład będzie tam napisane, że włóczki R na ten, no tak rzucam, nie? Na rozmiar ten największy będzie potrzeba 0,5 kg. Czyli będzie to 10 motków, a w motku jest 150 metrów R. No ja szukałam, jak mówię, szukałam i patrzyłam, jakie tam jest to zużycie. I zużycie wtedy wynosi 1500 metrów na ten sweter. A wy na tę kamizelkę z kapturem i z kieszenią, bez rękawów, będziemy potrzebowały dokładnie tyle samo, no może ciut mniej nam zejdzie niż na taki sweter, bo to co dziergamy na rękawy, jeden rękaw nam braknie na zrobienie kaptura. Im dłuższą szyję mamy, tym większe mamy zużycie na kaptur, musicie to pamiętać, im dłuższą głowę mamy. Czasami kobiety są takie drobniutkie, mają wąskie ramiona i dosyć dużą tą głowę, znaczy ona się może wydawać nawet duża, ale przez to, że jest szyja długa, no tu potrzeba naprawdę dużo i czasami to może się okazać, że jest to około nawet dwóch rękawów taki kaptur, no ale tak około, no ponad jeden rękaw to na bank i ta druga część z drugiego rękawa wystarczy nam na zrobienie kieszeni.
Jeszcze musimy założyć, że drobcy zazwyczaj podaję z naddatkiem. Nie, jak robiłam z drobca 1, 2, 2. Dwa udziergi robiłam wedle drobca, obydwa je modyfikowałam, ale zostało mi tyle włóczki, że właśnie wyszło mi z tego, mogłam jeszcze kołnierz dorobić sobie, taką stójkę sobie zrobiłam podwójną na haftki zapinaną do tego swetra i jeszcze mi zostało włóczki, także naprawdę z nadmiarem. I rozmiarówka w dropsie jest taka, też patrzyłam, że mniej więcej co 10 cm, no może trochę mniej, co 8 cm, w obwodzie są te rozmiary od największego do najmniejszego mniejsze, każdy kolejny. I na to drops przewiduje właśnie jeden motek, tak? Czyli dla rozmiaru, który ma w obwodzie tam 130 cm, no to on przewiduje. No jak tu 500, no to 450 powiedzmy. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za uwagę i bardzo Was proszę o komentarze, które mnie bardzo mobilizują, bo gdybym ja miała osobę, która by się zajęła tylko tym montażem, to potem dalsza część tej pracy, to dla mnie to jest beczka, tak? Takie kręcenie tutorialu, gdy ktoś się zajmie obróbką, sklejaniem tych moich fragmentów, tak, wycinaniem tych zbędnych, no zajęłoby mu to za 3-4 godziny, a ja po prostu tylko bym sobie dziergała i Wam kręciła te fragmenty, dalej bym dziergała bez Was, znowu bym coś dokręciła, znowu bez Was, a ta osoba by sobie to brała i nad tym pracowała, dzień Boże, pewno te filmy byłyby lepiej obrobione niż ja to robię, ale mnie jest naprawdę tego czasu szkoda i czasami nie mam ochoty. Nie mam ochoty na obróbkę, mam takie 4 filmy, które mi leżą i mówię, a nie chce mi się, a zrobię przez ten czas coś, bo mnie czas goni, a nie. I ja potrzebuję takiego kopa, wiecie, takim kopem zwykle dla dziewiarki prowadzącej taki kanał, to jest po prostu, są komentarze. To nawet nie to, że Wy dziękujecie, bo ja się bardzo cieszę, że są panie, które jak gdyby są wierne w podtrzymywaniu tego kanału. Trochę potrzebuję kopa, takiego zastrzyku energii, powiem, a chce mi się, no dobra, to ja to obrobię, to chce mi się. Wiecie, o co chodzi, nie? No, myślę, że wiecie. Dalszą częścią zajmiemy się, dalszej części, jak będę robiła, bo mówię, ja dzisiaj gonię, żeby zrobić dzisiaj, bo dzisiaj już jest sobota. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Mam 4 dni na to, żeby wybrać wzory, rozliczyć te wzory, wybrać, znaczy zacząć dziergać i kręcić Wam film. Być może powstanie, ale tu już tak niezależnie. To znaczy ja będę kręciła, ale na bank tego nie skręcę, bo właśnie ta obróbka mi zajmie za dużo czasu, a chciałabym się w terminach zmieścić. Te wzory, które tutaj wykorzystam, no to się pojawią w wolnych chwilach. A może właśnie tam jak pojadę na ten mój wyjazd, zabiorę tę kartę pamięci i tam sobie obrobię i tam wrzucę te filmy z wzorami. Nie obiecuję, a może tak być, a nie obiecuję, bo nie wiem jak tam będzie po prostu, czy będzie czas na to, żebym ja siedziała, zajmowała gospodarzą komputer i obrabiała filmy, nie? Może zlecę Romanowi, żeby mi obrobił, a ja sobie będę dziergać, o to by była dobra myśl. Dobra, no to raz jeszcze dziękuję. Buziaczki Wam. Do miłego papa.